Dzień dobry Państwu, kochani moi. Już poszła wiadomość w internet. Poszła i dalej będzie szła. Dalej będzie szła. Będzie rewizja domu. W sprawie mojej mamy. Że ja nie pochowałem, a mam na strychu. Że ciało leży, gnije na strychu. Że taki smród idzie, że jak nie wiadomo co. Tak. Ja was nie szarpię. Ja nie mówię o waszych rodzinach zmarłych. A wy już szarpiecie. A wy już szarpiecie moją mamę, tatę, brata z tamtego światu. Jak tak można szarpać rodzinę zmarłą? Moją. A teraz chcę odczytać pismo. Bardzo do mnie przykre, że będzie u mnie w piątek ten, będzie rewizja, będzie prokurator, policja i sanepid. Będą poszukiwać ciała mamy. Będą przeszukiwać ogród, wszystko może. Chlebki, wszystko. Tak. Ale Bóg wam nie daruje za to. Bo Bóg, Pan Jezus, Matka Boska widzi, jak znęcacie się nade mną, krzywdzicie mnie, a później żądacie, żeby ja startował na prezydenta Polski. Chcecie chyba zabić, zamordować? Tak zabiliście na wielkie odkiecze świątecznej pomocy prezydenta Gdańska. Nie było opieki, ochrony. Kto winny? Wiadomo kto. Wiadomo kto. Kto jest prezesem? Wielki orkiestr. Wiadomo kto. Pijak, alkoholik, narkoman. Więcej inaczej nie powiem na jego. On jest odpowiedzialny. A wy jemu służycie jak aniołki. Z różkami. Idziecie za nim. Co on powie, to wykonujecie jego polecenia. Pijcie, spożywajcie. A on was położy do ziemi. Bo on ma pieniądze, a na was ułoży lachę. Na młodzież. A wy jemu się poddajecie. I wy pisujecie takie do mnie pisma. A może sprowadzić jeszcze na mnie wojsko pancerne? Mało policji. Mało prokuratorów. Mało
Straży Miejskiej. Mało wszystkiego, wojsko dawajcie. A może nareszcie, tak jak zabiliście prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza nożem. Zginął śmiertelnie. Męczęsko. Krwawo. Bo jeszcze bandyt tańczył po estradzie. Śmiał się. A wy strzelaliście. Petardy. Cieszyliście się, że człowiek umiera. Wykańczę się. Jest na filmie nagrane. W telewizji wszędzie. W mediach. Co ja nie wymyślam. To jest cała prawda. A prokuratura co zrobi? Wypuści bandyta na wolność. Na wolność. Bo będzie niewinny. Już robią machlojki. Czytam na komputerze, w telewizji. Znęcają się nad żoną, córką. Piszą, że to nieprawda. Tak jak zginął morderczo Andrzej Leper. Też zginął morderczo. Krwawo. Wy tylko umiecie. Polak Polaka umie zabijać. Po co Niemca? Po co Ruskiego? Na co wojny? Pytam was, młodzież kochana. Jak wy jesteście bandyci, narkomani, alkoholicy? Wy! Pojechałem się modlić się majorem do klasztoru, który ma drugie miejsce po Częstochowie. Co przyjeżdżam? Cztery okna wybite. Ładnie, pięknie, brawo! Bandyci, mordercy, chrypiłcy, bo inaczej na was nazwać się mogę, Polacianie. Wy ludzie? Nie. Wy umiecie to stworzyć na swoich pociech? Nie. Wojsko wy umiecie zrobić? Nie. Co wy umiecie zrobić? Zabijać człowieka, tylko umiecie. Chrać! Zabijać narkotyki, a was się nie leczy. Bo policja boi się was. Umywa ręce. Wojewódzka, miejska i komisariaty boją się was. Tak to ja mówię prawdę. A teraz odczytam list. Wojewódzka stacja sanitarna epidemiologiczna w Białymstoku. Warszawska 57A, Białystok. Do mojego lokatora skierowany. Pana Wojciecha S. Ulica Szkolna 17. Numer sprawy. Takie, takie wezwanie. Na podstawie dnia 14.03.85 roku, dziennik urzędowy 85, numer 12, pozycja 40. Wzywa się obywatela Wojciecha S. do osobistego stawienicza się w siedzibie powiatowej stacji sanepid w Białymstoku przy Warszawskiej 50 w charakterze świadka. Od poniedziałku do piątku godziny od 7 do 15 pokój 211 u kierownika oddziału pana magistra inżyniera Waldemara Kuleszy. Świadek zobowiązany stanowić się osobiście wraz z aktualnymi dowodem tożsamości. Uzasadnienie. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego podejrzenia we się w lokalu przy ulicy Szkolnej 17 należącym do Krzysztofa Kononicza, syn Bronisława, urodzony takiego miejscowości, takie przechowywane są nielegalne zwłoki matki właścicieli lokalu Leonardy Kononowicz na pomniku, na grobku wyżej Leonardy Kononowicz, nie zaznaczono daty śmierci. Podejrzewa się, że pogrzeb nigdy się nie odbył. Krzysztof Kononowicz łudził zasiłek pogrzebowy, a zwłoki matki przechowuje w domu.
Liczne zeznania świadków potwierdzają przykry zapach rozkładający się z łok panujący w lokalu na ulicy Szkolnej 17. Stanowi to rażące naruszenie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31.01.59 roku. Podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Stawienie się w celu złożenia zeznań jest obowiązkowe i nieobecność podlega usprawiedliwieniu tylko na podstawie ważnego zwolnienia lekarskiego. Podpisała się magister Sylwia Jagłowska-Zalewska. Rozmawiałem dzisiaj przez telefon z tą osobą, tylko nie mogłem się dzwonić do samego dyrektora Wiesława K. dyrektora, ale jutro pojadę. Bo dzisiaj miałem z tym pismem jechać, ale nie mogłem, bo trochę się przeziębiłem, to kupiłem sobie jedną buteleczkę. Poszłem do sklepu, za resztę pieniędzy mleka. Zrobię sobie taki napar z mlekiem, z masłem, z cząstkiem. Zrobię, żeby troszeczkę lżej na pierśkę się zrobiło. Pojadę jutro z tym pismem do pana dyrektora, co on sądzi o tym. Jak to mógł, ale dzwoniłem i mnie potwierdzono, że jest takie pismo złożone, podpisane przez jednego człowieka, którego wymieniłem w piśmie, przeczytałem i dziwię się temu człowiekowi. Dziwię się temu człowiekowi, jak tak mógł zrobić. Jak tak mógł podpisać, jak tak mógł zeznać fałszywie na mnie.